Siemano, dziś jesteśmy od 6 rano. Dzisiaj wylewka płyty pod wiatę o konstrukcji stalowej. Płyta ma wymiar 8x4,20 czy 4,5? Jak to było, Marek? 8x4,5 chyba, nie? 4,5. Od samego rana dzisiaj miałem nagrać coś, ale już nie zdążyłem. Do światu też, kurde, teraz. Robiliśmy podstawy słupa. Tak to wychodzi ogólnie. Wysokość 70 cm. Podstawa to jest płaskownik 10x10 o centymetrze grubości, pręt żebro 12, no i piątka jako kotwa. To są takie podstawy, na które będą później przyspawane słupy. Będzie 14 słupów dookoła. Tak jak widać, tak sobie klient zażyczył, miało być kołkowane, ale w końcu wyszło jednak, że będą słupy stalowe spawane. Także, że tak to wychodzi. Szalunki ogarnięte, gruz nie nasza robota, tak już zastaliśmy teren. Mamy siatki zbrojeniowe. Tak naprawdę czekamy już teraz tylko na beton. Przyjeżdża, zalewamy narożniki i to będzie tyle. Także widzimy się za chwilę przy betonie. Mamy już beton, wjeżdża. Standardowo Stomasa. Tylko w sumie z nimi współpracujemy. Także zaraz zalewamy i lecimy dalej z zacieraniem. I lejemy. B25. No i płytę mamy wylaną, zatartą. Kotwy, podstawy zabetonowane, wrzucone też. Także po robocie. Do następnego. Siema.